Dzień dobry, wieczór. Z tej strony znowu Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy nadal na płaskowyżu, który niestety jest totalnym rozczarowaniem dla mnie moich umiejętności. Ale tak, zanim pójdziemy tym dalej, będziemy zwiedzać w ogóle, to chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Otóż totalnie zlamiłem. No więc, jadąc tutaj do góry, wracając, bo chciałem zacząć odcinek już tutaj właśnie wyżej, spadłem prawie że w to miejsce, w którym jestem teraz, z niewielką różnicą, bo spadłem tam całkowicie w przepaść, kiedy winda jechała do góry. Przypadkiem, bo nakliknęło mi się B. Wpadłem w przepaść, zginęłem, przestraciłem runę, a tutaj okazało się, że nic nie ma. A teraz tak, właśnie chciałem nawet sprawdzić sobie na wszelki wielki, żeby to nie było, że pomijam. No więc tak, jesteśmy znowu bez aktywnej runy Godricka w tej zbrojce, którą mieliśmy ostatnio. I prawda jest taka, że nawet byśmy mogli chodzić już znowu w zbroi łuskowej, którą ostatnio było dane mi nosić przed tą, zanim w sumie miecz się pojawił w moim repertuarze. No ale niestety właśnie bez runy Godricka to nie ma jak. I mgliście tu. Nawet nie pamiętam, czy tu ostatnio była taka mgła, czy nie. No niestety, no ale mniejsze z tym. Dzisiaj dosłownie będziemy nadal zwiedzać to miejsce, szukać czegoś, jakiegoś szczęścia, jakiegoś celu do życia, jakkolwiek to nazwać. Przy czym, a tak tylko dodam, że jak teraz jeszcze pomiędzy tym poprzednim odcinkiem trochę porozmawiałem z co niektórymi znajomymi, no okazuje się, że ich zdaniem dokładnie w tym momencie powinien tu być, a nie kiedyś, wcześniej, później. I że to dziwne, że jest tak prosto, ich zdaniem. Bo oni też dosłownie byli w tych miejscach, w których ja byłem, po czym przybyli tutaj i dla nich nie było takie proste, więc nie wiem, czego to jest kwestia czy zasługa, ale tak, zdaniem właśnie wielu powinienem tu być teraz. Chociaż zdaniem moim i zdaniem run, które zdobywam, raczej nie. Okej, okay, co tu mamy? Ożywcze, wyklewane białe mięso. Okej. Okay. Pokonani przy okazji. Zresztą niewielkiej ilości skupienia, akamany. I tam jest to drzewko, one chyba. No coś sygnalizowały, ale nie pamiętam co. Więc może zobaczmy od razu. Chciałem sobie, są bardziej świeczniki niż drzewka. Dobra, jednak nic nie sygnalizują. Ale tak. Nie, proszę nie. Niestety. Pewnie też to słyszycie. A, chociaż okej, okay, dobra, jesteśmy przy tym, przy drzewie, to wszystko tłumaczy. Przecież tutaj zawsze jest pełno tych chrząszczy chrząsz... Nie, to jest prawdziwy chrząszczy chrząsz, nie jakiś taki tylko butelkowy, a taki właśnie z prawdziwego zdarzenia, więc najpierw się nim zajmijmy. Jakiś złoty zrzut, cokolwiek to jest. Zaraz się sprawdzi, ale najpierw wyeliminujmy wrogów. Żywotność bestii, czemu nie? I tak, złoty zrzut jest na pewno popiołem wojny. Ale jakiego typu? A. Okej. Okay. Czyli jest to po prostu, to co najłatwiej nazwać, nowy święty. I co jest? Okej, okay, mniejsza. Jesteśmy opluci czymś. Okej, okay, no i mamy chyba to wyzwanie, którego oczekiwałem. Nie. Znowu ci dzieci tacy pomniejsi słudzy drzewka, którzy też nie stanowią wyzwania. No cóż, może naprawdę jestem w jakichś łatwiejszych regionach czy coś, ale to już się nie wydaje normalne. Tak samo jak... Okej. Okay. Robaczywa gęba, przynajmniej wiem, jak się nazywają ci wrogowie. Czym ten jest jakiś olbrzymi, więc no, będzie śmierć, już to widziałem, jak po prostu ten efekt, aha, więc że tam śmierć, to
Jeszcze tutaj mnie zeżre. Chociaż... Czy to mnie może uratować przed... Nie. Od razu aktywuje się z powrotem ten efekt. No niestety, już się cieszyłem, że może. No więc dobra. Śmierć numer jeden na dzisiejszy odcinek. Spowodowana statusem, a nie trudnością samej lokacji, więc nadal szkoda. Bo wiecie, wolę ginąć z powodu takiego, że gra jest wyzwaniem, niż to, że jest tutaj status, który jest nic za śmiercią. Okej, okay, słyszę znowu chrobąszcze, ale zanim to tak. Nie, nie. Najpierw muszę się pozbyć tego mniejszego. Potem mogę ewentualnie się bawić w używanie tych, jak to się nazywa? Weapon artów, żeby się pozbywać tego dużego. Chociaż nie, on, jeśli będzie tak ciągle pluł, to dla mnie nie ma szans. Po prostu jego plucie jest zbyt niebezpieczne. Chociaż nie, dobra. Nad zwykłym atakiem mieczyka jestem w stanie go szybko unicestwić. A teraz jeszcze lepsza okazja. Więc raz, dwa i po sprawie. No, potwierdzę to tylko jedną rzecz. Rzeczywiście cała walka była bardzo prosta. Dostaliśmy za to też jakoś dużo. Ale wracając, tylko ten status był, czyli dostaliśmy jakieś dwie łzy nowe do butelki. Aż je zobaczę. Pierwszy to było centkowana twardo łza. Po wmieszaniu eliksiru zwiększy odporność na odporność, leczy wszelkie przypadłości. To jest super, a drugie dostaliśmy chyba... To może to było? Jedna z tych mi się wydaje, bo inne to już za dobrze kojarzę. Ale dobra, mniejsza. To teraz, skoro już w teorii drzewko zdobyte, to poszukajmy jeszcze tych chrobąszczy ewentualnie. Okej, to może to jest butelkowy chrobąszcz, więc... No nic takiego super cennego, ale nadal. A tu jest ich więcej, tych mniejszych, więc zobaczmy, nad czym się tu modlą, to może zdobędziemy coś więcej fajnego. Już nie, z tego co widzę, tutaj nic nie ma, więc... Raczej to jest... Nie wiem, w jakim celu tutaj ustawione. Chociaż czasami za pokonanie dopiero całej grupy się dostaje jakąś nagrodę, więc... Jeszcze bym aż tak szybko, wiecie, ich nie skreślał. Dobra, pokonani. I czy słyszę nadal chrobąszczy, czy już nie? Bo wiecie, to jest takie dla mnie najistotniejsze. Nie chcę słyszeć chrobąszczy. Jak słyszę chrobąszcza, to znaczy, że gdzieś nie znalazłem chrobąszcza. Jak nie znalazłem chrobąszcza, to znaczy, że jeszcze ta lokacja ma przede mną jakieś większe sekrety. Chociaż... Czy chrobąszcze można nazwać większym sekretem? Ciężko mi stwierdzić. Poniekąd na pewno można. Chociaż, dobra, może trochę przesadzam. Ale tak, mniejsza z tym. I teraz, którędy tam wrócić? Powinniśmy jechać w takim wypadku chyba w stronę tej trzęsącej z palców staruchy. Okej. I po prostu jak tam będziemy przy niej mniej więcej, to będzie można skręcić i pojechać jakoś tak lepiej. Albo po prostu tutaj, na tym całym mostku. Ja już wątpię, żeby tornet sługa koń był w stanie wysoko skoczyć. Jeszcze tego brakowało. Żeby taki upadek w miarę niewielki względem innych mnie dobił. Ale dobra. Jako, że się odnowię tutaj, to widzimy się za chwilę, jak już tam wrócę. No dobra. Jak widzicie, jestem już w miejscu, w którym ostatnio padłem. Dosłownie. Runy podniesione. Teraz tutaj pozbądźmy się ślimaków, które się pojawiły i zobaczmy, co za znajdźka. Kość bestii. Nie powiedziałbym, żeby to było szczególnie przydatne, no ale tak dzięki gro. Zawsze jakiś materiał do tworzenia przedmiotów, o ile będę o nim pamiętał. I przy okazji mamy miejsce łaski, więc to jest akurat naprawdę przydatne. Przynajmniej będę się odradzał bliżej tych wszystkich miejsc, do których ewentualnie dzisiaj będziemy iść i jednocześnie nie w kopalni. A co zdecydowanie przyspieszy moje bieganie poza scenami.
chrabąszcz. Znowu chrabąszcz. Nie wiem jakiego typu chrabąszcz i co tu się dzieje, ale jakiś jest. Więc trzeba być ostrożnym. Ja czy nie szukać tego chrabąszcza, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Nie ukrywając. Więc tak. Tam coś widzę. To nie jest chrabąszcz. Jadąc tutaj dojdę gdzie w sumie? Nie wiem gdzie, ale tu nie słychać już tego głupiego brzuka, więc no chyba powinienem się skupić na tym, żeby właśnie polować na niego. No i tak będzie lepiej. Znowu. Ej, no nic z tym nie zrobimy niestety. Widzę chrabąszcza. Dobra. Ponury kamień piątka. Ciężko powiedzieć, czy był tego warty. Ale przynajmniej jest pokonany. I to się liczy. I tak, jako że są takie sytuacje z nimi, to... Wow, to mają duży zasięg tych swoich żygów. I nie chcę się z tym męczyć, to... No właśnie. Chociaż chyba szybciej by było, gdybym... No zawalczył jednak osobiście. Było mniej problemów. Ale cóż, zdecydowałem się wrócić do moich starych metod, to stare metody. I dobra, jako że ostatnio dużo naprawdę światła... tego... czym uwagi w sumie, tam chciałem powiedzieć spotlightu, ale nie wiem jak to przetłumaczyć na... na polski, właśnie znaczy niż uwagi. Dostaję mieczyk, to teraz spróbujmy zwalczyć kosą z nimi. Ewentualnie właśnie magią. I z tego co widzę, no też jest to fajne, chociaż... Nie pozwól Gwiezdny Kluczu. Żeby właśnie, nie pozwól, żeby... Okej. Łykniemy w sumie obie butelki, czemu nie? I tak, pokonani. Trochę było magii, trochę było wszystkiego, to teraz wracamy do mieczyka, bo fajniej w sumie się tak z nim podróżuje, widząc są masywne. Po prostu ostrze spoczywające na ramieniu. Poza tym, no, to nadal jest nowość, więc jeszcze przez jakiś czas będę nim zafascynowany, dopóki nie znajdziemy znowu czegoś innego. Ja nim nie zapomnę, ewentualnie jako... innych broniach. Pamiętam, że jeszcze jakieś inne były, ale... No, jakie konkretnie, to już mi ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że była jakaś broń chyba... o nazwie, co było dla mnie zaskakujące na początku i dziwne. Ale teraz już do tego przywykłem, chyba była pata jakaś. Jest tak właśnie taka broń. Specjalnie podbiłam, pamiętam, początkowo wiarę, żeby z niej korzystać, a teraz... no nic z tego nie ma. Nie korzystam z tej broni, bo nie jest mi ona potrzebna do niczego. Leży u mnie w kieszeni na plus ileś, ale nie pamiętam nawet ile. A sam przerzuciłem się na kosę i... No, i ten miecz. Był też... była moja uchigatana, moja włócznia. No dużo było takich broni, do których miałem wielkie plany. Teraz nic z tego nie wyszło. Tak samo było... O, czemu sobie nadal jest, mam to w kieszeni, pamiętam. A właśnie to jak to się nazywało, to taka jedna broń. No, mniejsza teraz o nazwę. To była włócznia, to akurat pamiętam. Pamiętam tylko czy kategorii normalnej, czy wielkiej. Ale właśnie z tych takich przeciwników, co z nich takie jakby drewniane korzenie wystają, co byli przy tym bosie tego drzewka. No i właśnie, pamiętam, że ich włócznia też miałam, też mi się strasznie spodobała. Super moveset, mówiłem, super wszystko. Nawet pokażę ją. Wiem, która to, nie pamiętam tylko nazwy. I była to wielka włócznia. Drzewna włócznia właśnie. Takie statystyki, po to podbijałem wszystko i tak dalej. Ostatecznie z tego nawet nie korzystam. Nie, to nie to? Mylę fakty? A nie, przepraszam, ona była halabardą. No tak. Miecznia strażnika. No, to było. Tak, teraz jestem już... pewien.
Nie wymaga dużych statystyk, jak widzicie. Na plus 6 miałem z tego korzystać. Tak się zachwycałem tym właśnie movesetem. Nawet pokażę. O właśnie tym. Ło, jakie fajne, ło, jakie szybkie i tym podobne. A wtedy czy nic z tego nie wyszło. Nie mówię, że nic z tego nie wyjdzie, może kiedyś jeśli znajdziemy jakiś super popioł wojny czy coś, to będziemy z tego korzystać. Ale póki co, to jeszcze nie to i... Jest serucha? A, serucha była wcześniej. Dobra. Ale no, mamy za to kolejne ognisko i kolejnego handlarza. Oczywiście, że jako klient. I co my tu mamy, kolego? Gniący palec, żwir to nie. Klucze kamiennego miecza. Wezmę wszystkie. Książkę z przepisami apostoła, starożytnego smoka, wezmę. Czemu by nie? I list cienie chochlików, niewidoczni zabójcy. O, wezmę cienie chochlików, niewidoczni zabójcy. A to i tak. Kasak z mocowym drzewa. Na razie jeszcze nie. No, spokojnie, nie przejmuj się, gościu. I tak dałeś już dużo. I teraz to było... cienie chochlików. Nie możesz dotknąć cieni chochlików na cmentarz bohaterów. Tylko światło Rose'a może nadać im postać. Nie rozumiem. Rosusa, nie Rose'a, ale okej. Okay. A tutaj niektórych zabójców nie można dostrzec gołym okiem. Podobno strażnicy złotego drzewa mieli niegdyś pochodnie, które mogły oświetlić tych chłopców. Okej. Okay. Dzięki za podpowiedź, przynajmniej będę wiedział, żeby się nie irytować, jak będę miał jakieś cienie, z którymi nie mogę nic zrobić, albo wrogów, których nie widzę, a oni mnie dobijają. Wiem, że będę musiał po prostu znaleźć konkretne rzeczy. Tam jeszcze jest jakiś obozik. No, zaraz tam podejdziemy, ale najpierw starucha czytające z palców. Tak. Typowe, teraz pokazujemy rękę i zobaczymy, co powie. Jak zawsze. Trzy kropki. To the east. Ruins of gold. To the west. The serpent sacrilege. Wherever the path leads, so shall you follow. Wherever the path leads, only more sorrow. Tis a curse, the curse of Queen Marika. Klątwa królowej Mariki. Aj, no niestety. Dzięki za informację, chociaż nie dzięki za to, że te informacje były takie nieszczególne. Ale tak, na wschodzie jakieś złote ruiny, na zachodzie wężowa profanacja. To tutaj tak akurat wiemy. A właśnie, będzie trzeba tam podejść. Wykonaliśmy zadanie tak w sumie ostatnio, więc tak, trzeba dobrać nagrodę. Ciekawe, co to będzie. Ale zanim to tutaj właśnie zauważyłem wrogów i znajdźkę, więc przetaczamy się z kotem, żeby na pewno nie stracić życia. Dziab. Okej, trochę bełtów. Złote strzały i czy coś tam więcej jest? Nope, więcej nic nie ma. Więc zobaczmy tylko, czym są złote strzały. Są to strzały bijące głównie święte obrażenia. Okej. Super. Okej, w takim wypadku... Mógłbym się niby tam tepać i potem dalej zwiedzać, szukać czy coś, ale nie. Idziemy do wulkanicznego dworu. Głównie dlatego, że właśnie, jak mówię, wykonaliśmy zadanie i dużo rzeczy tu może być. Przeoczyłem, podkreślam, samego dworu na razie nie chcę zwiedzać dalej, czy okolic tego dworu. Wolę poczekać na moment, w którym stwierdzę, że już wystarczająco dobrze sprawdziliśmy sobie... jak to się nazywa? Brakuje mi słów. No to ten płaskowyż, żeby móc tu pójść. Albo kica mniejsza, cześć. List od Bernhala.
I'll next see you on the field of battle. You still alive? Dobra, mniejsza, czy masz coś nowego? Nie, nadal to samo co było. Więc na razie niestety muszę odpuścić. Bo wiecie, nie stać mnie. Przecież mi stać mnie, ale szkoda mi trochę, jakby to nazwać. No, szkoda mi na razie run na popioły, które nie będą mi potrzebne. I co to za nagroda? Ostrze z wężowej kości. O, okej. Perhaps the time has come to tell you of the true ruler of this manor. Lord Rykard. The Erd Tree blessed the tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the shard bearers vying for power in the wake of the shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. If you follow this, it cannot come. Okej, dobra. Czyli dostaliśmy jakieś ostrze z wężowej kości, aż zobaczyłbym, co to jest za katana. By tego akurat byłem pewien. Zrobienie trucizny i... Złowieszcze katana stworzona na wzór wężowych kości. Gęsto pakowany rząd kolców występujących ostrza jest pokryty śmiertelną trucizną. Okej. Okay. Mogę tego używać, ale raczej skuteczny to w moim przypadku nie będzie. I jak jeszcze przy tym jesteśmy, to szybko zobaczę to zaproszenie od Bernhalla, czy jak tam było. Mhm. A, zapomniałem, to jest w tej kategorii innej. A tutaj... Pisemna prośba z wulkanicznego dworu zadresowana do Bernhalla. Dwóch poszukiwanych zmartwieńców. Obu można znaleźć w Leyndell, królewskiej stolicy. Dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik na twojej mapie. Okej. Okay. Leyndell, królewska stolica. O. Czemu by nie? Skoro mamy tam jakiś dziwny teleport w tej okolicy, to czemu nie? Zajmijmy się tym od razu. Potem zobaczymy, co dalej. Ale dziwna sprawa, nawet nie wiem, skąd to mam. Aha, już na dzień dobry. On. Okej, okay. Wytrzymałe dziadostwo. Okej, ta lokacja chyba będzie już stanowić wyzwanie. A, dobra, biegnij szybciej, żeby zrobić krytyka. Dobra i dobra. Oj, to było piękne. Dobra. Chociaż nie stanowi wyzwania. Nadal jest dosyć... Prosto to może złe określenie, ale dosyć... znośnie. A, okej, czyli nie w tę stronę, tylko w tamtą. W tamtę stronę. Okej, tylko... O. Ja tam w ogóle mogę pójść? Pewnie jakoś by się dało. A, tylko... O. Nie mogę wajchnąć wajchy. Wypadek tam pewnie będzie śmiertelny, a... To co ja teraz z tym mam zrobić? Gdzie iść, jak iść, po co iść i... Czemu to jest taki... olbrzymi smok?
No nie wiem. Jeśli tam nie ma żadnych przejść, to wydaje mi się, że jednak to jest chyba poza moim zasięgiem. I nadal nie rozumiem, skąd ja tutaj mam to miejsce. Czy my tu w ogóle mogę zajrzeć się pojawić. Ale smutna muzyczka tu swoją drogą gra. I dobrze, zobaczymy co dalej. Czy można tu gdzieś iść, czy nadal nie? Nawet teleport jest wyłączony. Czy wy to widzicie? Nawet ta lokacja wydaje się jakimś... żartem. Chociaż dobra, jest przynajmniej skrzynka. Przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. I co tu mamy? Talizman błogosławionej Rosy. O. Talizman błogosławionej Rosy. Powoli przywraca punkty życia. Bardzo powoli, ale wiecie co? Mi to pasuje. Ja to wezmę. Jak będziemy zwiedzać teraz, to nawet z kosztem tego, że mamy mniej wiary, wydaje mi się, że jednak jest to dobry wybór. Po prostu nie będę musiał używać tej witalności bestii. A właśnie, a propos bestii. Wybaczcie, znowu hałos. Ale tak, jak już mam hałosować, to przypomniałem sobie, że mamy właśnie tą przekąskę dla pana księdza bestii. Mam nadzieję, że tym razem tylko się nie zbuntuje przeciwko nam, bo jeśli jak, to będzie kiepsko. Ale póki co dajmy mrowe korzenie. I co my tu mamy? Szpon bestii. Okej. Okej. W takim wypadku mam nowe zaklęcie, które może nawet przetestujemy od razu tutaj. Nie na rozwój postaci, na zapamiętaj zaklęcie. Bo jako, że mam teraz tamto, co... Nie, w sumie teraz tego nie możemy używać, co zamiast tego wezmę. Mieliśmy proce bestii, teraz mamy szpon bestii. Zobaczę sobie, jak to działa. A, to jest to. I można to ładować albo nie ładować. Dobra, dobra, warto wiedzieć. Zużywa ponownie bardzo mało energii, więc fajnie. I jak jeszcze przy tym wszystkim jesteśmy, to... Może warto by było spróbować pokonać tego dziada? Wiecie, może to już ten etap, kiedy jestem w stanie z nim walczyć. A może nie? Swoją drogą ciekawa sprawa, nazywa się Pobratymiec Czarnej Klingi. Przecież osobiście jesteśmy świadomi, że to jest po prostu gargulec. Okej, okay. Szybko mnie unicestwił. A ja nawet nie mam... Znaczy, w sumie nie miałem jak się ruszyć, więc... Kiepsko. Ale nadal się nie poddam, może raz z łzą plus 10 się uda. Bo ja chcę zobaczyć, wiecie, jaka ewentualnie jest nagroda za pokonanie tego dziadostwa. I tak... Będzie to już ostatnia próba, to mogę wam obiecać, bo nie mam czasu po prostu na takie głupoty. Więc tak... biję nawet dużo tej nawet... Nawet łzie. Więc to coś już znaczy. Jest to groźny dziad. Aczkolwiek... Nie aż taki groźny, jak się mógł wydawać na początku. W sensie, jest taki groźny, ale... Okej. Okej, nie podoba mi się to. A właśnie chciałem powiedzieć, że może jednak... Łatwiej będzie go pokonać niż trochę niż myślałem. I z tym się nawet mogę zgodzić mniej więcej.
bo nie jest aż taki wytrzymały, jak myślałem. Ale nadal... Z takimi wiecznymi odskakiwaniami to będzie strasznie wredna walka. 777. Całkiem niezły wynik. A zobaczmy, ile ja mu zadam tym. 1000. Dobra. Nakrzyczał na mnie. No co za zły dziad. Dobra, spokojnie. Nie, miało być spokojnie, a nie wpadaj pod jego miecz. No, oczywiście. Elden Ringowe hitboxy to jest po prostu hit. Zostam sam. Łatwo nie będzie. Ale może się uda. No nie, było blisko. Jeszcze taki gnom. No cóż. Jak mówiłem, ja już kolejny raz nie będę walczył i widzimy się za chwilę, jak wrócę na płaskowyż po odzyskaniu run. No dobra, tak więc jesteśmy, możemy sprawdzać, zwiedzać, szukać. I miejmy nadzieję, że znaleźć odpowiedź na to, dlaczego jest tutaj tak prosto. Bo naprawdę, jak teraz tak patrzę, każda lokacja jest albo zabójczo trudna, albo właśnie bardzo prosta. Ciężko znaleźć coś takiego pomiędzy. Oczywiście pewnie są, tylko nie wiem, gdzie szukać, ale no, jak dla mnie mówię, albo zabójczo trudna, albo właśnie bardzo prosta. Przy czym, żeby nie było przez trudność, nie rozumiem, żeby wszyscy nakładali im na to ten efekt, jak to się nazywał, nie pamiętam, ale ogólnie ten, który powoduje natychmiastową śmierć, czy tam zgniliznę. Ale właśnie taką trudność poprzez wytrzymałość przeciwników, czy to, że ich obrażenia naprawdę stanowią zagrożenie. Nie mówię tutaj o sytuacji jak tam z tym gargulcem, którego przed chwilą próbowałem pokonać, gdzie dwa ciosy po mnie, ale... No, sytuacja, w której powiedzmy naprawdę te moje ataki by... Znaczy, jego ataki by mogły mnie szybko wyeliminować. Mogłoby być co najmniej zachęcające do ostrożności. I przy okazji widzę kolejne miejsce łaski, ale zanim to jeszcze tutaj. Trzy kropki. Och, złote drzewo, wspaniałe złote drzewo. Złoty porządek, niezachwianie sięga nieba. Przekaż swe rady naszemu eldyńskiemu władcy, by naprawić się umęczony świat. Te drzewo naprawdę jest dla nich jakimś takim obiektem kultu, można nawet powiedzieć. To jest teraz ciekawa sprawa, bo niektórzy odnoszą się do drzewa i modlą się do tego drzewa o złoty porządek i tak dalej. Inni znowu mają te swoje dwa palce, wyższa wola czy coś. Tym teraz zastanawiam, jak to w ogóle wygląda tak naprawdę w tym świecie. Skoro ktoś, kto miał mnie uczyć inkantacji, żebym został tym, żebym po prostu mógł naprawić złoty porządek dostany eldyńskim władcą, podkreślam, to był ten nasz nauczyciel inkantacji ogólnie. Aha, dzięki za powitanie, wspaniałe. Ale wracając, słyszę chrząszcza chrobąszcza gdzieś blisko, więc tak. Ale kontynuując, co chciałem... A, no tak. Że ktoś taki uważa inkantację uczoną przez dwa palce za herezję. To mi naprawdę... Może nie tyle, co zastanawiam, co daje do myślenia. Co tak naprawdę jest tutaj... Czym? Te dwa palce i wyższa wola naprawdę są powiązane z tym złotym porządkiem? Czy może jednak to jest, powiedzmy, spisek, żeby, nie wiem... Służąc tym dwóm palcom, zagarnić złoty porządek dla nich, coś. Naprawdę ciężko mi to stwierdzić. Więc tak, jeśli wy to wiecie, wiecie, że gadam głupoty, że jestem idiotą, to zachowajcie to szybko co dla siebie. Wiecie, chcę się sam przekonać o swojej niekompetencji. A póki co zobaczmy, co my tu jeszcze mamy, czy jest coś innego ciekawego. Z tego co widzę, to chyba nie, więc możemy jechać od razu tam i nie podoba mi się to.
Bardzo mi się to nie podoba. Bestia spadającej gwiazdy? O, byko skorpion! Zetknąłem się za tobą, kolego. No, nie zdążyłem uniknąć. Kiepsko. Ale tak, oj, byko skorpion. Stary, naprawdę niedobry znajomy. Męczyłem się z nim po raz pierwszy. Teraz pewnie też będzie wcale nie lepiej. No ale dobra. Jest byko skorpion, no to pokonamy byko skorpiona. Ja tak łatwo się nie poddaję, jeśli chodzi o walki. I oczywiście, jako argument, że jest inaczej, można podać niby teraz tego gargulca, można podać tą zabójczynię, czy tam, czy jak się tam nazywa, tą, co tam na tym podwyższeniu w tej jurni była i tym podobne. Naprawdę jest taka rzadko, kiedy się poddaje tak bez walki. Okej, to muszę być, jeśli będę ostrożny, to ta walka pójdzie szybko. Już to widzę, po prostu. No, i właśnie wracając, tutaj widać, że on nie jest super wytrzymały, ten bossu, ale jego ataki są dosyć groźne. Biją trochę, są w miarę szybkie, nieprzewidywalne momentami. Ja się jeszcze nie nauczyłem nadal obsługiwać tego byko skorpiona. To jest przykład właśnie... Mogę szczerze powiedzieć ci nawet sporego wyzwania, takiego akurat dostosowanego do tego momentu, mniej więcej. Więc tak, nawet jeśli jest trochę słaby, to moim zdaniem jest to dobry przykład. O, no, wyzwania właśnie. O, i teraz będzie to duże, tak. No, to akurat pamiętałem, więc jestem z siebie dumny, że pamiętałem jakiś atak tego byko skorpiona. I teraz dziad. I butelkę. I no, z pomocą łzy pokonam go. Chociaż żadne to osiągnięcie. Łza jest OP. Wszyscy mi to mówią. Nie! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę. Pokonałem go razem ze sobą. Ciekawe, co się teraz stanie. Czy dostanę te rzeczy, czy nie dostanę tych rzeczy, czy będę musiał walczyć jeszcze raz, czy nie. Nawet nie wiem, co tam teraz było tak naprawdę, więc ciężko będzie mi stwierdzić, czy to dostałem, czy nie. Tak, chyba. Cokolwiek tam było, to to dostałem. Jakoś nawet nie wiem, co to było, to ten... Pozwólcie, że właśnie po tym odcinku sprawdzę sobie to nawet na wiki, co było za tego przeciwnika. Coś, jednak no tak dziwnie by było pokonać kogoś, dostać za to nagrodę, a nawet nie wiedzieć, co było tą nagrodą. Co innego nie pamiętać, bo nie pamiętać to jest u mnie typowe, ale no, całkowicie nie wiedzieć, co już... No tak trochę średniawo. Dobra, tam gdzieś był chyba jakiś chrząszcz, chrabąszcz, skarabeusz, jak zwał, tak zwał. Ale tak na razie go zostawmy zamiast tego. Chodźmy. Dwóch strażników drzewa. Okej, czyli tak się bawimy. Aj, to już jest naprawdę wyzwanie i to wielkie nawet. Chyba mam problemy, których chciałem. Tak, to będzie ciężko. Nawet z pomocą łzy. No ale dobra, chciałem wyzwań, to mam wyzwanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A póki co jeszcze... Tutaj mi wyrzucacie naprawdę... Bez sensu, to przecież było bliżej z jego posągu. No ale dobra, jeśli tego chcecie, to niech i tak będzie.
No i widzicie, słuchaj, teraz chrabąszcza. On gdzieś tu jest. Na razie się nie będę nim aż tak przejmował. Później go znajdę. A na razie tak, chcę wrócić jak najszybciej do tych strażników drzewa i się zamieścić. Bo nie może być tak, że jak jest wojownicy na koniu, bo to tak mnie po prostu będą niszczyć. Okej, okay, czyli jeszcze dla utrudnienia wszystkiego mam tu nie dziwieć, jak to prawdopodobnie najpierw mi odbierze wszystkiego. Okej, okay, okej, okay, dobra, nie było tematu. Nie odzyskamy tego. Lama, po prostu lama. Lama za lamą na lamie. Ale z drugiej strony mamy przynajmniej posąg, który nie wiem, czemu wcześniej się nie aktywował. A gdzie on mnie wyrzuca? W jakimś miejscu, gdzie słychać chrząszcze, chrabąszcze, czy oni są wyżej? Dobra. Nie, to są moje runy. Mam sobie mój brak run. Nie, żeby teraz to miało wielkie znaczenie. Chyba to jest chrabąż z butelką. Jeśli nie, no co? Cokolwiek by tu miał, raczej się tak nie przyda. I co ja? Albo pusty, albo z butelką. Którykolwiek by to nie był, i tak to jest takie meh. Okej, okay, mamy wroga, tak. Okej, okay, widziałem moc. Dosłownie takie. To co on zrobił, to była dosłownie Dark Soulsowa moc. Więc powiem wam szczerze, daj mi to nadzieję, że kiedyś my też będziemy mogli taką moc wypuścić. Ale dobra, mniejsza z tym. Odpuścimy sobie ich i teraz biegnijmy czym prędzej. Jak się tylko pojawia znaczek, to wzywamy. Nawet żywotność bestii niech będzie, po prostu idziemy na całość i abyśmy to tym razem przezwyciężyli. Idziesz, Luza? Idzie, ale strasznie wolno. Okej, okay. Jeden ma pochodnie, a drugi ma tarczę. Okej, okay. I teraz nie sięgnę żadnego niestety, pewnie. To jest największa wada walki z nimi, że oni właśnie są strasznie mobilni. Ale nie są najwytrzymalsi. To będzie teraz zaletą walki z nimi. Może uda się to przytrzymać. Jeśli tylko będziemy ostrożni wystarczająco. Okej, okay. Tutaj chyba mógłbym krytyka zrobić, niestety przegapiłem swoją okazję. Ale tak, Łza jeszcze się trzyma, więc dobrze. I dobra. Tak. Pierwszy pokonany. Teraz tylko łyknąć i spróbować tego. Dobra, trafiony, czyli już po nim. I okej, drugie starcie. No jednak było tym, czego potrzebowałem. Bardziej Łza jest tym, czego potrzebowałem, ale okej. 20 tysięcy i są tu mamy wielka tarcza złotego drzewa oraz run bohatera. Wielka tarcza złotego drzewa, czy ma jakieś specjalne moce? Złoty odwet. Przygotuj tarczę, by skorzystać z jej inkantacji chronnej, czy inkantacje będą odbijane, a złota moc posłuży do wykonania kontrataków. Okej. Okay. A runa bohaterów, czy jak to się tam nazywało? Zatrzęsienie runów. Okej. Okay. Okej. Okay. I swoją drogą, gdzie nas to zaprowadza?
bo z tego co widzę, to jest coraz bliżej tego tam drzewa. Jak na razie to obrzeża stolicy. Okej. Co tu mamy? Złote nasiono oraz złote nasiono. Wow. Wiecie co to oznacza? Jeśli nie, to ja wam powiem. Oznacza to, że możemy znowu ulepszyć sobie butelkę. Jej. I mamy mapę całej stolicy. Wow. Wow. Nie wiem co powiedzieć tak szczerze, poza tym, że... Może ten płaskowyż nie jest aż tak trudny jak myślałem, ale będzie stanowił jakieś tam swoje wyzwanie. Będzie. To mi się podoba, więc... Tak, na tym moglibyśmy skończyć odcinek, więc więcej nie robić. Ale nie, ja chcę jeszcze jedną rzecz zrobić. Chcę pójść do staruchy czytającej z palców. I to u niej zakończyć dzisiejszą przygodę, o ile idziemy w dobrym kierunku. Tak, idziemy w dobrym kierunku, więc super. Czy można tutaj wezwać konia? Ano można, więc jeszcze jest fajnie. Jest to typowy obszar, na których konik jest zakazany. I co my tu mamy? Garbures. Który mi oczywiście od razu ubije konia. Tylko po to, żeby potem pewnie mnie ubić. Ale nie, nie chcę walczyć z tym gargulcem. Obrzeża stolicy. Reszta płaskowyżu. Wszystko co ogólnie jest, będziemy zwiedzać już kiedy indziej. A dzisiaj bym mówił, chcę tylko do staruchy czytającej z palców. Czy zostanie mi ta prośba spełniona, czy nie? Tego nie wiem. Poza tym, że kolejne złote nasiona. Więc... Tak i... Będzie mnie dziad gonił. No nie odpuści. Nie odpuści. No najgorzej. Naprawdę nie chcę tak wiele. To jest. Proszę bardzo, co to ma być? Czekajcie. To znowu Margit? Tak, to chyba... Znowu Margit. Okej, Dobra, w takim razie żywotność bestii szybko. I tak, zobaczmy, jak sobie poradzisz z tym. 310, okej, czyli to jest chyba lepsze na takim, tak zwanym point blank. Ale dobra, nie przejmujmy się. Wowi. Ale powiem szczerze, chyba nie do końca też rozumiem, jakim system on tu jest. My go nie pokonaliśmy? Czy to może ktoś, kto po prostu wygląda podobnie, ale to nie jest on? Nie, to aż byłby do przesadu. Medalion z... Pusztem malachitowym. Dzięki. Ale jednocześnie tak za daleko pobiegliśmy. Ona była tutaj. Okej. Chyba nie rozumiem do końca co się stanęło, ale no niech będzie. Dodatkowe wyzwanie, z którego wyszliśmy ledwo zwycięsko. I zobaczmy co ona powie. Tak, palce, tak. Palce, to nie ma znaczenia. Fingers I served once prophesied a tarnished would one day become Elden Lord and restore the Golden Order. Surely you see it too. The gold that enshrouds the heavens, the great tree which begets the pillars of light. Oh, tarnished, hasten to the foot of the tree. And whatever you might face, the fingers will surely guide you.
No dobra. A więc cóż, z tymi słowami kończymy dzisiejszy epizod. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, mimo zlamień, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym to będziemy zwiedzać to wszystko jeszcze lepiej, a może nawet i zwiedzimy okolice wulkanu. No więc trzymajcie się. Hej, hej.